Przemysław Ficek, znany, uznany instrumentalista, grający na wielu instrumentach ludowych, przez wiele lat był członkiem zespołu pieśni tańca Ziemia Żywiecka, którym kieruje. I poznałem go jako bardzo zdolnego, pracowitego, młodego muzyka, wykształconego muzyka, który umiłował sobie jeden z właśnie bardzo pięknych instrumentów, jakim są dudy żywieckie. Na tych dudach Przemek przez wiele lat muzykując doszedł do ogromnej wprawy, do ogromnej wirtuozerii, występując na różnych przeglądach, konkursach, tak w kraju, jak i za granicą, zdobył wiele cennych nagród, właśnie grając na tym instrumencie, grając bardzo tradycyjnie, właśnie tak, jak to dawniej grywano na żywiecczyźnie. Z kolegą swoim, z Marcinem Pokusą, założyli przed 10 laty kapelę pod nazwą Fickowa Pokusa i z tą kapelą również wystąpili na wielu festiwalach, między innymi w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie zdobyli jedną z głównych nagród i w wielu innych konkursach brali udział i po dzień dzisiejszy muzykują na różnych imprezach okolicznościowych, koncertach i występach w kraju. Muszę powiedzieć z przyjemnością, że Przemek Ficek prócz swojego muzykowania i zamiłowania do muzyki również jest wziętym, uznanym architektem, tworzącym piękne architektoniczne dzieła. Udziela się również bardzo mocno na terenie miejsca zamieszkania, czyli w gminie Jeleśni, gdzie jest popularnym muzykiem, ale i działaczem kulturalnym. Ewa Odyjas należy do najzdolniejszych architektów młodego pokolenia. Przed kilku laty ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i uzyskała prestiżową nagrodę imienia Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy tego rodzaju dyplom w Polsce. Ukończyła potem jeszcze studia podyplomowe w Warszawie. Natomiast ostatnio studiowała na studiach doktoranckich na Wydziale Architektury pod moim kierunkiem jako opiekuna naukowego, a następnie promotora. Prowadziła też zajęcia dydaktyczne ze studentami w Katedrze Projektowania Architektonicznego, której jestem kierownikiem. Jako nauczyciel akademicki dała się poznać jako osoba niezwykle twórcza, bardzo przez studentów lubiana. Jednocześnie jest niezwykle kreatywna, wykonuje projekty w kraju i za granicą. Do najważniejszych jej osiągnięć należą sukcesy w międzynarodowych konkursach Evolo Skyscraper Competition w Stanach Zjednoczonych, konkurs Europan w Szwecji i ostatnio konkurs Europan w Wiedniu. Zainteresowania naukowe Ewy Odyjas to projekcja przestrzeni przyszłości w odpowiedzi na zagrożenia, jakie nas w przyszłości czekają, a które być może już teraz w jakiś sposób się objawiają. W Stanach Zjednoczonych, w Azji Południowo-Wschodniej, w Europie Zachodniej tą problematyką zajmują się bardzo poważne instytuty, organizacje i przedsiębiorstwa. U nas ta dziedzina jest mniej znana, dlatego jest to bardzo interesujące, że tak młoda osoba prowadzi studia, badania naukowe i własne kreacje artystyczne w tym zakresie. Myślę, że to ostatnie osiągnięcie, jakim jest Nagroda Marszałka, podsumowuje ten kilkuletni, pierwszy etap niezwykle obiecującej kariery Ewy Odyjas. Bardzo się cieszę, że pani Edyta Ostojak otrzyma
Nagrodę Marszałka dla Młodych Twórców. Cieszę się tym bardziej, że pierwsze kroki na scenie stawiała w Teatrze Zagłębia. Już jako studentka trzeciego roku pracowała przy realizacji Korzeńca. Została ona zauważona nie tylko w Sosnowcu, ale również w całym szeroko pojętym świecie teatralnym, gdyż teatr dzięki niej między innymi był na 27 festiwalach, zdobył 25 nagród. Pani Edyta sama otrzymała nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Otrzymała również nagrodę jako najlepszy debiut. Również gra gościnnie w Warszawie w Teatrze Współczesnym. Jest uwielbiana w Sosnowcu, jest rozpoznawalna, ma swoich fanów, jest przede wszystkim osobą bardzo serdeczną, pracowitą i przede wszystkim skromną. I bardzo się cieszę, że Kapituła zauważyła jej talent i przyznała jej tę nagrodę. Myślę, że to wyróżnienie nie tylko dla niej, nie tylko dla Zagłębia, nie tylko dla Sosnowca, ale przede wszystkim dla Teatru Zagłębia, który promuje ten talent i cały czas go wykorzystujemy w różnych spektaklach i w Korzeńcu, i w Konie Kobiecie i Kanarku, chociażby w realizacjach telewizyjnych tych dwóch tytułów, jak i w Wakacjach z duchami, czy Najmniejszym balu świata, gdzie również otrzymała nagrodę na Festiwalu Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie. Cieszę się, Edyta, i jestem z Tobą. Pozdrawiam.